W bardzo odległej historii naszej cywilizacji jedynymi cieniami, które budziły u nas strach, były duchy. Jednak czasy się zmieniły, postęp technologiczny poszedł do przodu i dzisiaj cienie, które zwiastują śmierć, są czymś innym. Streszczenie tego odcinka znajduje się na karcie Shorts. Natomiast w tym filmie rozwinę ten temat i rzucę na światło dzienne zakazaną wiedzę, ponieważ to, co powiem, znacząco wykracza poza streszczenie. Spójrzcie na nagranie, które znajduje się na ekranie. Jest na nim człowiek, który odchodząc zostawia swój cień. Pokazuje to, jak działa na człowieka mocne promieniowanie jonizujące. Mocne, czyli takie, które wytwarza bomba atomowa. Jednak jak do tego doszło oraz dlaczego ten film nie ma charakteru spontanicznej katastrofy? Otóż do niedawna pojęcie promieniowania jonizującego brzmiało dosyć obco. A to dlatego, że to pojęcie jest dosyć nowe, ponieważ zostało przyjęte wtedy, kiedy została wynaleziona bomba atomowa. Ale zatwierdzenie jakiegoś pojęcia to zaledwie początek drogi do tego, żeby odkryć jego prawdziwy potencjał. Dlatego w trakcie II wojny światowej po zrzuceniu pierwszych bomb na Hiroshimę i Nagasaki, kiedy każde państwo na świecie przekonało się o potędze tego, kto takie bomby posiada, powstało na ich temat wiele teorii i wiele badań. Jedno z takich badań twierdziło, że sam wybuch nie wywołuje największych zniszczeń. Chodziło w nim o to, że promieniowanie powstające w procesie jonizującym może być gorsze od samej eksplozji bomby. Otóż dlatego, że ciepło wytwarzane w procesie fuzji jest tak intensywne, że po prostu przez ciebie może przeniknąć. I w wielkim skrócie dlatego istnieją cienie w Hiroshimie. Natomiast w każdym badaniu chodzi o to, by udowodnić swoją teorię. Do czego należy przeprowadzić łatwy do zrozumienia eksperyment. Dlatego zatrudniono człowieka, który miał się ubrać w strój, który miał go ochronić przed śmiercią od promieniowania. I w kontrolowanych warunkach kamera termowizyjna miała nagrać to, co się wydarzy. Co jak widzieliście, człowiek zostawił swój cień na ścianie, a następnie umarł. Ponieważ okazało się, że strój, który miał go chronić, nie chronił go przed promieniowaniem w sposób, jaki oczekiwano. Prawdopodobnie dlatego, że promieniowanie było tak silne, że przy tamtym rozwoju technologicznym nie było stroju, który wytrzymałby taką dawkę promieniowania. A o reszcie, skutkach i przyczynach opowiedziałem wcześniej. W uproszczeniu wygląda to tak, że atomy przechodzą przez całe ciało osoby i za nią tworzą cień termiczny. Na którego przyczyny i skutki nie ma lekarstwa.